Zwiedzanie Oslo rozpoczynamy od muzeum wystawiającego statek polarny Fram. Został on zbudowany na zamówienie Fridtjofa Nansena w 1892 roku. W muzeum znajduje się cały statek wraz z oryginalnym wyposażeniem z czasów wypraw polarnych. Model przedstawiający Frama w całej okazałości. Krąg życia w parku Vigelanda. Jest tu 212 rzeźb tego słynnego norweskiego rzeźbiarza. Vigeland projektował park i realizował swe dzieło przez 40 lat. Na płaskiej, wyniesionej powierzchni umieszczony jest 17-metrowy obelisk uformowany ze 121 sylwetek nagich postaci. Obelisk zwany monolitem otacza 36 grup figur wyrzeźbionych w granicie. Dalej znajduje się fontanna w formie sześciu męskich postaci podtrzymujących potężną misę. W parku Vigelanda chętnie fotografują się nowożeńcy. A to z kolei tak zwany most z 58 figurami mężczyzn, kobiet i niemowląt. Park zamyka ozdobna brama z kutego żelaza. Na początku Oslofjord, na styku morza z lądem, został zniesiony w stylu modernistycznym gmach opery w Oslo. Operę otwarto w 2008 roku. Ma 38,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Na parterze mieści 1350 widzów, a dodatkowe 400 miejsc znajduje się na drugiej kondygnacji. Dojeżdżamy do skoczni Holmenkollen, najstarszej skoczni narciarskiej na świecie, zbudowanej w 1892 roku. Od tamtego czasu była przebudowywana aż 18 razy. Adam Małysz zwyciężał na tej skoczni pięciokrotnie. Za ten wyczyn został nagrodzony medalem Holmenkollen. Ze szczytu skoczni rozciąga się wspaniały widok na Oslo i na Oslofjord.